Cześć, witajcie, witam was w kolejnych przygodach z naszym pajączkiem. Zostało nam parę wyzwań Taskmastera i nimi się zajmiemy. Udamy się może w tę stronę. I bujamy się tam. Miałem parę dni przerwy w pogrywaniu, jak zwykle. Najchętniej bym przeszedł ten tytuł jak najszybciej, no ale niestety czas na to nie zawsze pozwala, ale wkręciłem się w niego. Coś, co bałem się, że może mnie nie wciągnąć, a jednak gra mnie wciągnęła i to bardzo, i to jest chyba najważniejsze. Zobaczymy tylko, czy wytrzymam oczywiście do końca. Nie pamiętam, co... Muszę poszukać Delaney'a na imprezie ESU. O właśnie. Wiem, że to było nudne. Znaczy najgorsze chyba te takie sobie zostawiłem. To wymagało jakichś paru rzeczy. A tak, muszę ich pozabijać, znaczy zakładnik zginie. Nie pozabijać, tylko wyeliminować po cichu. Dobra. A może byśmy go tak... O, tak słodko wyglądają, jak śpią. Fak, tam jest kolejny i kolejny. Łe! No dobra, czyli to jest nie takie hopsiu. Jak teraz podejść do nich? Może tak. Od tej strony. Dobra, dwóch ogarnęliśmy. Okej, zagrożenie. To niekoniecznie. Muszę jeszcze jakoś tych dziadów wyłączyć. Zobaczcie, że tego... No, a nie mogę cię... Dobra, było niebezpiecznie. Muszę się sprężać. Zapomniałem, że to jest na czas. To jest najlepsze, nie? Tak się czaiłem, że zapomniałem, że to jest na czas. Brawo, brawo ja.
Oj, nie lubię tych zadań. Muszę działać szybko i po cichu. Naprawdę ich nie lubię. Dobra, dwóch ogarnąłem. Kurna, tu był poniżej. Nie, ja nie lubię tych misji. Bo znowu jak robię chcę je robić za szybko, to popełniam błędy, nie? Jak mnie zobaczą, zakładnik zginie. Tak słodko wyglądają, jak śpią. Myślałem, że co innego zrobię. Dedzie, Tasak Master wymyślił zadania. Muszę działać szybko i po cichu. To albo szybko, albo szybko, albo po cichu. Jest to Spider-Man! Czyli tak czy siak muszę ich najpierw wyłączyć tą swoją siecią, no. Jak mnie zobaczą, zakładnik zginie. Dobra, dwóch zgarnąłem. Dobranocka. Okej, plomba na ryj. Teraz tak. Ci się... Nie mam czasu, Spider. Pomaga ci się. Muszę teraz przeskoczyć tak jak wtedy. Dobranoc, Spirze. Ten wyłączony. Ten wyłączony. Tu coś jeszcze jest, tak? Trójka, zgłoś się. Niech ktoś zajdzie do trójki. No tak, nie trafić? Faka maka. Tam ktoś jeszcze wiem, że był, bo ja go później... pominąłem chyba. Nie no, dwóch mi zostało. Tu... I jeden chyba się ostał, tak? Mam nadzieję, że to nie trafi do moich akt. Dobra, udało się to zrobić. No i dobra, mamy teraz... kolejne rzeczy do
ogarnięcia, jeśli chodzi o wyzwanie Taskmastera, to się tam udamy. A, tu będzie ganianie za dronem. Ciekawe, kiedy dojdzie znowu do walki pomiędzy mną a nim. Łap drona, goń drona. Nie, to było słabe. Cyk. Dobra. I za dronem! Jest dron! Jest dron! Super! Mam! Mi ucieka. Ale to zdupiłem, nie ten przycisk. Koniec programu. Jak mi zjął, nie trafię, nie wskoczę tam. Fuck. 10 sekund. Wiecie, że ja dopiero teraz się kapnąłem, że tutaj też mam czas? Teraz mogę złapać drona. Aj, zobaczcie, tak blisko byłem i kurde. Widać, że nie grałem. Parę dni od razu człowiek trochę z wprawy wychodzi. Jakbym kiedyś był wprawiony w tę grę, ale wiecie o co mi chodzi, tak? Już zaczynam się denerwować, no. Jest dron. No jest dron. To kamera z górnej półki. Zdupiłem to. Se wyskoczyłem, no. Dobra, tutaj on zostawił ten ślad. Koniec programu. Dron zwolnił. Kurw! Ok.
Okej, okay, dron zwalnia tutaj, a ja oczywiście przeleciałem budynek. Wolno. Mam dość tych zadań. Ile razy można to samo? Jest dron. Teraz to. Nie mogę dać mu zwiać, to jest podstawa. Za dużo czasu. Dlaczego w tę stronę? Rozumiem, dlaczego czasami się to nie łapie. Teraz mam szansę złapać drona. Dobra. Nie zawaliłem, ale też nie pobiłem żadnych rekordów. Ale się już zdenerwowałem. Dobra, i tam mamy jeszcze jedną cichą eliminację i to będzie ostatnie zadanie Taskmastera. Więc się tam udamy. Już mam dosyć tej misji. Tych jego misji. Było fajne na początku. Ale ja jestem przeciwnikiem zadań na czas. Bo one dla osób, które, jeśli chodzi o ogarnianie pada, są delikatnie mówiąc takie sobie. No to nie jest łatwa robota. Zwłaszcza, że czasami nasz pajączek jeszcze potrafi się nie złapać, czy nie strzelić tak, jakbyśmy sobie tego oczekiwali. I możemy się zdenerwować niepotrzebnie. Maniak szybkości 3. No na przykład tutaj. Dlaczego nie wystrzelił sieci? Nie wiem. Ostatnie zadanie, mam nadzieję, Taskmastera. Działać szybko i po cichu. Grubo. O, tak słodko wyglądają, jak śpią. Znalazł nas. No, znalazł. Znalazł was. Super. Super. Ten odcinek jest bardzo dobry w moim wykonaniu. Są świetny wręcz, kuźwa. Nie zobaczą zakładnik. Merfastyczny. Aha, dobrze, że trafiłem. Bo moja pajęczyna nie sięga, tak? Shit.
zobaczył mnie. Widzę go, Spider-Man to jest, widzę go, Spider-Man, bo Spider-Man, Spider-Man! Mi odwala. Dobra, może od drugiej strony w takim razie. Muszę szybko i po cichu. O. Może to inaczej rozegramy w takim razie. Jak to tu wygląda? Gdzie są te misie, patysie? Tam, Spidey. Dobra. Spider-Man go dorwał! O. Strzeliłem. Dobranocka. Dobra, tych żeśmy załatwili. Ile mamy? Trzy sieci. Raz. Dobre! Raz. Pającek, pającek, bez nóżek. Nie trafiłem w dziada. Dobra. Chętnie bym cię ściągnął. Dobra. Tu jest kolejny do ściągnięcia. Okej. Ile jeszcze mam? 50 sekund, kuźwa, mało. Dobranoc, zbliżę. Trzy sieci uderzeniowe. Udało się. No to chyba wszystkie zadania Taskmastera zostały ogarnięte. Z tego co widzę. Nie ma ikonek od Taskmastera. Dobra, zobaczmy sobie kostiumy. La 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 la. Tu chyba już nic nie doszło. Umiejętności. Tu coś doszło. Jeden punkt. Nie, uderzenia o ziemię nie używam. Tu bym teraz chciał iść. To potrzebuję tego trochę. Gadżety. To mamy na maksa. Tego na razie nie możemy, a szkoda. Żetony kultowych miejsc. Matryca subs... Tu to możemy... A, żeton bas. Nie ma. Dobra. Szkoda trochę. Ale dobra, ogarnęliśmy to, to teraz chyba nie pozostaje nam nic innego, jak udać się w miejsce z wątku głównego, moi drodzy. Z tego co widzę, nie mam wyjścia, już to wszystko jest poogarniane, no to lecimy tam, gdzie jest wątek główny. To co poleciałem? Jeśli znasz moje ruchy, to wiesz, że cię rozwalę! Zaskocz mnie, potrafisz. Znowu... Zaraz zauważysz ją na swojej gębie! Ach,
muszę w niego rzucać i jak potem... Jak będziesz kradł moje ruchy, to pozwę cię o naruszenie praw autorskich. Wkrótce będą to tylko moje ruchy. Muszę zmienić podejście. Tak, master blokuje tak użyj przedmiotów do rzucania lub uników. Ej, to jest patent Spidermana! Zapamiętaj sobie to! Ja mam tu czymś rzucać? To mój słynny pajęczy atak! Oho. Dobra, a to? Ale... Ten zrobił swoje. Nie będzie mógł się bronić, jak było bezwładnie. No. O mnie... Lub uników i kontrataków dostaliśmy... O! O, zobaczcie jak on... Zżyna moje ostateczne ciosy? No. Zrobisz karierę w Las Vegas! Jesteś powolny, czy tylko głupi? Głupi. Ale przydałoby mi się coś do rzucania, a ja cholera nie mam nic. Może chodź tu na podłogę. No. A, i dostał. Koniec zajęć, Taskmasterze. Czemu mnie prześladujesz? Pewna organizacja chciała sprawdzić, czy warto cię zatrudnić. Wolałbym robić masaż stóp Jamesonowi, niż pracować dla kogoś, kto zatrudnił ciebie. Twoja strata. Płacą miliony. Niektórym najwyraźniej bieda jest pisana. Miliony? Nie. Okej. Zdobyto trofeum Mistrz Trofeów. Czyli mamy jednak... Udało nam się pokonać Taskmaster. Wydaje mi się, że ta walka była nawet chyba prostsza niż ta pierwsza, bo tu już wiedzieliśmy, że musimy wykonać pewne rzeczy, żeby nasz pajączek nie oberwał. Ciekawe, czy Johna puści jakieś radio o naszych wyczynach. Mogłem użyć metra, to fakt. Ale już teraz się dochuśtam. Żadnego metra, żadnego telefonu, czyli już chyba muszę. W sensie żadnego telefonu, żadnego radia, czyli muszę się chyba już udać z tym wątkiem głównym, tak czy siak. Tysiaczek, więc już blisko, można powiedzieć. Boże! Bożeż ty mój! Dzień dobry! To sem ja! Co tu się dzieje? Impreza na Halloween. Nie muszę się przebierać. Co to, Elektro? Znajdź doktora Delaney'a. Sprawdźmy, kogo wybrał. Dlaczego jesteście tacy wredni? Wszyscy są przebrani.
Doskonale. W końcu jakiś gość, który się stara. Doktor Delaney gdzieś tu się kręci. Muszę go znaleźć, zanim zrobi to Lee. Ej, patrzcie! Jesteśmy braciaki pajęczaki! Chodźcie! Ogarnij te pajęcze ruchy! Piciu, piciu! O, piciu, piciu, jak ci dam piciu. Wyglądasz jak on! Dzikani wydziałów... Jak to dzikani wydziałów? Kim są? Dowie cię podczas halloweenowego szaleństwa na ESO. Zdjęcie jest niby na tle czaszki, czyli... No nie mogę teraz pierdyknąć z pajęczyny, bo to będzie już będzie wiadomo, że... Czy zdołasz uciec z mojego mistycznego labiry? Przepraszam, doktor Delaney? Spider-Man, mój wróg. Tym razem mnie nie schwytasz. Misterio. O nie, dym. I co ja teraz pocznę? To twój koniec, Spider-Manie! Teraz cię mam! Ej, co z tobą? Pracowałam nad tym hełmem cały tydzień. Muszę odszukać doktora Delaney'a. Imprezuję gdzieś tutaj. Kim jesteś? Bohater sąsiedztwa, Spider-Man. Mądrala. O, ona mi nie wierzy. Ale dobra, znaleźliśmy Misterio. To jeszcze tu mamy... Sokoła i co? I Lizardmana, tak? Jest. Jedźcie! Jedźcie, moje dzieci! Naróbcie hałasu! Naróbcie hałasu. Zrzucające cukierki to doktor Delaney? Muszę się dostać na górę. Trochę dla ciebie i dla ciebie! Nie mogę użyć sieci. Jak się tam dostać? Srak. Tędy. Może gdzie wskaźnik pokazać. O co biega z tym białym pająkiem? Kupiłeś kostium w sklepie wszystko za piątaka? Dobrze! Pata! Pata! Tak! Naróbcie! Być Spider-Manem, który nie może używać sieci. Hm? Super! Świetnie wręcz. Szukam Isaaca Delaney'a. Pewnie wywija na parkiecie. To on. Jaszczur w kitlu. Okej. Okay. Hej! Tutaj! Rzucaj! Rzucaj do mnie! Rzucaj! Rzucaj do mnie! Rzucaj do mnie! Byłem na parkiecie. Hej, patrzcie, to pajączek. Jestem jednym z twoich nemezisów. Musimy walczyć. Co jest, pajączek mięczaku? Boisz się mojego potężnego rogu? Hej, hej, a wy to kto? O, wyrwali mnie. Stać go, Spider-Manie! Co to było? Spadaj, debilu. Kurde, no! Czego chcecie? Naróbcie hałasu! No, no, no. Chociaż ten Rhino wyglądał całkiem spoko. Nie, nie tak ostro! Powiedzcie, czego chcecie! To wy głupi, tak? Spluwy nie są prawdziwe. Do tyłu, już! Zostaw go! Nie! Głowa nisko! O mój Boże! O mój rozmarynie! Dobra, bo mnie zaczynacie.
Wszyscy cali? Tak. Dobrze. Wesołego Halloween! Tak, wesołego Halloween. Mamy kolejny poziom umiejętności, czyli sobie to od... Powietrzne przyciągnięcie możesz obejrzeć na liście ruchów. O, lista ruchów, zobaczmy sobie. Powietrzne przyciągnięcie. Aha, przytrzymaj trójkąt po prostu. Moi drodzy, to jest ten moment, w którym się z wami pożegnam. Jak potoczą się dalsze losy naszego przyjaciela Spidermana, dowiecie się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie oczywiście o komentarzach, łapka w górę i subskrypcjach. Trzymajcie się, cześć!